Bardziej mu się podoba niż małżonka i teściowa razem wzięte. Boże, Franek! Nie, ojcze! Umrzesz! Nikt nie ma stoliczka urodzinowego. Jak tak można? Franek, nie zbliża się do ojca, dobra? Naprawdę, tak się już boję, że aż się trzęsę. Co to był za dźwięk? To rumba chyba. Czemu ona tak chodzi włączona? Strasznie mi się ścinać się gra. Rumba tam jakie dźwięki w ogóle wydaje. Przerażające trochę. Monia nie może wyjść przez rumbę! Boże, ona utknęła biedne pod prysznicem cieknącym! A rumba chyba się zepsuła! I teraz kto ją uratuje? Jak nikogo to nie interesuje. No biedna Monia, naprawdę, odmoczy sobie całe stopy. No nie, ona się nie może przedostać do rumby. Podejdź tutaj może do tej łazienki, nie bój się, ona nie ma wirusa. O Boże, ta rumba szaleje! Jak to wyłączyć? Nie umiem tego obsługiwać! Nigdy nie miałam pilota w ręku! O Boże, dzięki babciu! O nie, to było straszne, jeszcze nie poszłam na studia. Alina! Alina, tańczę mimo wirusa! Proszę wyjść stąd, tak? Natalka, przepuść nas, to jest poważna sprawa, ty sobie wszystko ignorujesz. Tylko Jara nie chcieli puścić, bo on przynosi gotówkę. A tak to oni będą głodowe. Nie, rumba znowu coś świruje. Weź, Franek, zrób coś z tym, co? Ja to sprzedam w cholerę, bo to... Nie, nie, jak ja już widzę... O nie! O nie! Boże, ile to jest śmieci! To jest jakiś żart! Oni już na bank będą mieć robale! Gdzie jest taka moja kartka? Mam tyle tych notatek, że autentycznie nigdy nie mogę znaleźć tej, którą akurat potrzebuję. Postawimy ci tu, Franek, jakiś kosz, nie będziesz musiał tak daleko latać. Dobry pomysł, co nie? Ale to śmierdzi, Monia! Wiem, ale trzeba to posprzątać! Myślisz, że ja nie mam nosa, nie czuję? Tam jest dużo osób? Gdzie są jakieś gazety tutaj, tylko naprawdę? Kto tam tak biadoli? To wiadomo, że jest ta Hela! To jest wiadomo, że ta Halszka! O Boże, jaka mina! Aż jej się sztuczna szczęka odkleiła! Hela, co się dzieje w tym momencie? Już dobrze? Już możesz wstać i opuścić ten dom? Dlaczego ona nie może wyjść? Ja nie rozumiem, o co chodzi z Helą. Dlaczego nie możesz wstać? Dlaczego to jest taki dziwny znaczek? Aha, Hela zniknęła. Może umarła? To jest pewnie zamknięte, tak? O Jezu, trzeba wziąć klucz od doktora. Nie, psy tu nie mogą! O Jezu, taki pierdlak. Dobra, powiedzmy, że Damian zapomniał zamknąć tego zamka. Halszka jest naprawdę psycholem. Ile razy mogę ci powtarzać, że nie możesz mieć kontaktu z innymi ludźmi? W spadku pewnie nie dostaniesz. Nie liczę na to. Cześć, że na dresie też mam taki szalik? Biedny on, Tomo odszedł już w siną dal. Nie ma go, przykro, bo już nie będzie pieniędzy. A co chciałam jej dać? Że zmiana wygląda? Do widzenia, Samuelu. Życzymy ci zdrowia i szczęścia na nowej drodze życia. Kościoła, coś nie umiem mówić naprawdę. Boże, jak mi się podoba, że to się podmieniło. Nawet o tym nie wiedziałam. Zaraz sprawdźmy to sobie. Kurde, chyba rozładował mi się kot. W nocy zabrakło naszego taty. To znaczy nie umarł, tylko że on po prostu pojechał. Musi wyzdrowieć, tak? Czemu Lukajet wygląda zupełnie inaczej na miniaturce, a inaczej na żywo? Jakieś stare zdjęcie, tak? Proszę tak mu, samurajowi całemu. Można go jakoś tutaj skrzyczeć. Co, cokolwiek dostęp? Co to jest? Otwórz wszystkie gości, nie otwieraj drzwi. Nie chcę, żeby robił jedzenia. To jest główny problem. Co tu się wydarza? Nie wiem do końca. Emma, co ty robisz? Lena jest chyba podobna do swojej prababci. Tak mi się zdaje. Ale teraz jestem w szoku po prostu. Po co my dzwoniliśmy po majstra, jak Lokajec może to zrobić? Czemu tak w ogóle nie może siku zrobić? O co chodzi? No aha. Zepsuł się kibel, czy co? Wybrany obiekt. Coś tu idzie do kibla chyba. Blanka wrzuciła Lokajca z łazienki. No i ma rację, się szalo gęsi. Idź sobie, Lokajcu, godzinę wcześniej do domu. Ej, widzieliście co? Ale Lokaj robi test białej rękawiczki. A, Emma stoi w lampie. No i tak prezentuje się... Ale co chciałam powiedzieć? Uciekł mi wątek. Kiureczek to całkiem on jest zarośnięty jak szympans. Ogólnie powprowadzałam troszeczkę podmianek i taką poręcz. Boże, skąd on to ma? Jakie wampirskie wdzianko. Mateusz przywozi Laurę. A co tej Laurze się stało tutaj? Że ona nie ma ciała. Tylko samą głowę. Ej, nie! Dlaczego, Franek? Ej, Franiu, dlaczego masujesz swojego kolegę? Dlaczego na pauzie leci telewizor? O Boże, to jest dopiero przerażające. Boże, Laura, co ci się stało? O nie, jakieś ubranko się nie podmieniło. No nic, będzie taka chodząca głowa. Monia tak patrzy, nigdy czegoś takiego nie widziała. No atrakcja jest niezła, powiem ci, Przemo. Co tu się zdarza? Ten typek też ma urodziny? Jak to się stało? Dlaczego Jurek też ma urodziny, a nie ma tortu? O proszę, jak on patrzy spod łba. Gdzie się podziało takie radyjko? Niech mam nie wie radio. Bo mamy 18 Przema. Przemu ubrań nie ma zbyt dużo. Ale za to stał się już dorosły. Na studia jednak nie wzięli go. Niech tam harcia. Impreza! Monia, nie poszłam na studia. Właśnie to słychać, w tym jak się wypowiadasz. Boże, Damian, nie właśnie tutaj chłopakowi. Aha, i patrzę na niego. Ej, jak perfidnie! Może byś wyszedł? No właśnie. Jak chodzę za rączkę. A zamiłowanie... Pod co to łączę? A
zamiłowanie do kosmosu, to nie wyróżniła się ona na tle drzewa niczym szczególnym. Nie, chociaż w sumie trochę się wyróżniła. Nie chciało mu się nawet chodzić do pracy u Biboka. Że nie planuje dla Janka żadnej przyszłości. Ale to zabrzmiało. Znowu nie ma głosu? Czemu tak dziwnie? Nam przyszedł jeszcze gościu, ją spisuje. Może dostanie jeszcze karę za to, że otwarła w czasie koronawirusa. Mamo, musisz się odizolować. Zakładaj szalik. W ciąży. Też kiedyś byłam, wiesz? Nawet 3 razy urodziłam 2 razy bliźniaki. Mam nadzieję, że cię to nie spotka. Bo już nie mam tych wszystkich zabawek. Sprzedaliśmy to z wyprzedażą, pamiętasz? Matki nie ma już. Ulka harcuje. Lamy harcują, naprawdę. Filip. O Boże, jaką mają różową teraz tą łazienkę. Ale fajnie. Jakie ledy. Zobaczymy, jak to się przepoczwarza. Na ubranie wizytowe ma także zieloną sukienkę. Najwidoczniej będzie to jej ulubiony kolor. Tylko, że będzie wyglądać, jakby chodziła nago, ale chyba o tym nie myśli. Po raz pierwszy będę widzieć, jak napuszcza się tą wannę. Aha, staje się po prostu na jej środku. Nie, no w sumie nie. Jeszcze raz, jak chcę to powiedzieć? Tak więc, Kazik musi się poprawić jako rodzic, mimo że nigdy nim nie był. To jest zupełnie nieważne. Chciałam powiedzieć, że będziemy grać o Patryśki, ale to już nie te czasy. Przykro. A ten Adam w takiej bluzie sportowy styl ten chłopak ma. Czy to pomoże znaleźć mu dziewczynę, a może też zostanie on sam? Robert robi się najfa. To Zuzia zdołała uratować Tymona tylko i wyłącznie dlatego, że miała tutaj wykupioną tą specjalną opcję błagania pracownika opieki społecznej, ale naturalnie ja to robiłam po prostu całe wieki temu i zupełnie zapomniałam o tym, a wcześniej w ogóle nie byłam świadkiem takich sytuacji, bo w ogóle zabieranie dzieci przez opiekę to raczej nie mój styl grania, ale było fajnie ogólnie. O Boże, dlaczego ty przebiegasz teraz przez te drzwi? Stąd on przebiegł tutaj, żeby do salonu przejść? Nie podoba już mi się to. Nick może zostać z tym pieskiem. Boże. Nick może w sumie zostać ze swoim psem. W ogóle kto pamięta czasy, jak Sonia i Adam byli razem? A się okazuje, że między nimi jest 7 dni różnicy. Boże, jakie niedopatrzenie. Panie, tylko że dlaczego trzymasz stopy pod dywanem? Adam kolejna osoba, która przechodzi właśnie w drugą stronę. Nie do końca to jest fajne. I już mnie zaczyna bardzo drażnić. Tylko że już widzę, mają źle zawieszony tutaj telefon. Także przemienimy to szybciutko, nawet się Robcie nie spostrzegł. Boże, Robert, czemu tego nie zmieniasz u siebie? Aha, bo oni nie mają gdzie. To by coś wyjaśniało. Okej, oni mają telefon tutaj na tym przedsionku, żeby ich nie budził. Mądrze pomyślane, naprawdę. Tak myślę, czego mi brakuje, a ja nie przyniosłam sobie żadnego picia. Mnie tu już w gardle zasycha. Która wygląda w tych włosach, jakby była zakonnicą. Ona jest smutna, bo w zaświatach musi być zakonnicą. Taki ten dzień dzisiaj z wami niezbyt ciekawy, że ciekawsza jest nawet Patryśka, która się zjawiła w ogrodzie. Idealna piżamka na czas koronawirusa, piżamka z koroną. No i chyba tylko jeden raz zrobiłam takie faux pas i nazwałam jedną dziewczynę zupełnie złym imieniem, przez co po Weronie chodzi teraz Bozena zamiast Bożeny. I posiadła co? Boże, jak słychać te dźwięki zza okna, to się zabije.